Siemanko, z tej strony Kamek i kolejny odcinek Paczki Hema przed nami. Dzisiaj, miejmy nadzieję, wywalczymy awans do Ligi Trzeciej i będziemy już blisko zakończenia serii. Ale póki to oglądacie, jest cały czas, trwa, mam nadzieję, jeżeli oglądacie to w weekend, w który to wrzuciłem, trwa livestream charytatywny u Jacoba w piątek, w sobotę u Lacha i w niedzielę u mnie, więc sprawdźcie, jeżeli cały czas jest ten czas, to na hitboxie albo Jacob, albo Lachu, albo ja cały czas mamy streamy i zbieramy dla dzieciaków kasę, więc sprawdźcie to, a my przechodzimy do kolejnej, do kolejnych meczów i pierwsza paczka oczywiście za lajki, zostawcie lajka, bo za lajki są właśnie paczki, w której nie leci nic, więc fajnie się pośmieć z Kamyka, że leci mój Jędrzejczyk, ależ bestia, Jędza. Fajnie było, już miałem Jędzę, dobra, to nieważne. Dwie srebrne karty i Jędrzejczyk. Czy to nie jest najlepsza paczka na świecie ever? Myślę, że to mogła być najlepsza paczka na świecie ever. Przejdźmy do meczu, gramy dalej składem Premier League, niczego nie zmieniam i tyle. Zobaczcie, brakuje nam właśnie 6 punktów, żeby awansować do Ligi Trzeciej razem z tytułem. No to jazda z tematem. Pierwszy mecz i dzisiaj pokonamy, mamy nadzieję, Lacazette'a z SBC. 95 zgrania ma przeciwnik i ma całkiem niezły skład, więc będzie ciężko, ale mam nadzieję, że ten Lacazette nie zrobi nam zbyt dużo kuku. Aha, Lacazette i to jest 1-0. Ha! Druga minuta, powiedziałem, żeby nam nie zrobił kuku i zrobił nam kuku niestety. Źle broniłem i przegrywamy 1-0. Obróci się, Silva, lewa noga, Silva musi bronić bramkarz, ale to była dobra akcja Hiszpana. Zejście do środka, Silva, cały czas on przy piłce, Silva obok bramki, jaj, Dawid. Dobrze, Amrabat, sam na sam, Amrabat wykończy. Nie, Amrabat, ja cię proszę, no tak dobrze na początku tej serii, kiedy trafiłem cię w paczce grałeś, a teraz grasz żenadę. Musa, ma mnóstwo miejsca i czasu, Musa, prawa noga, Musa, strzał obok bramki. Aha, straciłem bramkę. Nie mogłem wykorzystać dwóch dobrych sytuacji, to się zemściło w najgorszy sposób. Lacazette, drugi raz, teraz z voleja. No niestety, nie idzie nam ostatnio najlepiej. Nagle czwarta liga stała się nie do przejścia, szkoda. Lacazette. 3-0, no ja nie potrafię. Cokolwiek on strzeli, ten Lacazette to wpadnie. Gdziekolwiek mu podadzą, to on tam jest. Nie wiem, czy ta karta jest tak dobra, czy ja gram aż tak tragicznie dzisiaj, ale jest 35 minuta, przegrywamy 3-0. Mieliśmy swoje okazje, żeby nawet wyrównać, ale teraz to już no, daleko do tego. Na pewno bardzo daleko, no i szykuje się trzecia porażka w tej serii. No i przegrywamy po pierwszej połowie 3-0. No miałem 4 strzały, ale... Niestety tylko jeden celny i jak widać nie znalazł drogi do bramki. Szkoda tego meczu, nie wiem co się dzieje, ale nie grają oni dobrze, albo przeciwnik gra tak dobrze. Nie wiem, to musicie sami ocenić po skrótach. Aha. Dlaczego Stones tak pobiegł? To jest 4, ale to jest w ogóle... Nie, to nie będzie 4. Ale Stones w ogóle dał się wyprzedzić temu Lacazette'owi, jakby ten Lacazette miał z 99 tempa, a on z 50. No i tutaj było blisko kolejnej bramki. No tego meczu to ja raczej nie wygram, chociaż się postaram oczywiście zrobić wszystko, żeby... No to jest niemożliwe, co koleś gra. Wszystko mu siedzi. Lacazette, kolejna sytuacja i kolejna bramka. Lacazette robi wszystko tutaj w tym meczu. Niemożliwe. Niemożliwe. Sam Lacazette wygrywa mu mecz. Wow. Gol! Cokolwiek ten Lacazette nie kopnie, to wpadnie do bramki. Ja jestem w szoku. Może tą kartę trzeba przetestować. Znaczy już teraz to nie zrobię jej. Chociaż nie. Chyba można tego Lacazette'a cały czas zrobić. Więc można go sprawdzić. No okej. Okay. Dobra. W każdym razie... 5-0. Rozklepany zostałem. Rozklepany. Kolejna akcja. Rozklepane. Czy to jest Lacazette? Nie, to nie jest Lacazette. Ale nie wiem dlaczego na przykład moi obrońcy tutaj nie zareagowali. Naprawdę muszę zmienić skład. Wrzucamy na razie ten skład Premier League, bo zobaczcie, dwóch sobie stało obrońców i nic nie poradzili na to. Po prostu patrzyli się jak koleś sobie wjeżdża na wślizgu. No średnio to wygląda. 6-0. Czy widzieliście kiedyś, żebym tak przegrał? Jeżeli nie, to możecie zostawić łapkę w górę za przegraną. Zostałem zmasakrowany tutaj. Stones dostał 7-6. Nie wiem za co, bo on w tej obronie totalnie nic nie grał. Także zmieniamy skład i innym składem spróbujemy wygrać mecz. No to dobra, zagramy składem Ligi Hiszpańskiej. Morata zadebiutuje dzisiaj. 0-0 rozegranych, trafiliśmy go w tej śmiesznej paczce, więc zaczynamy. Na lewej stronie zagra Bongonda, który też pierwszy raz zagra i zobaczymy jak ten skład się spisze.
No i sprawdźmy. Podobno skład przeciwnika jest Premier League, ale czy to prawda? Czy to prawda? Tak, to jest Premier League. To jest bardzo przekozackie Premier League. Co to ma być za skład? Halo, proszę to usunąć. De Bruyne, Harry Kane, Diego Costa w informach z myśliwymi. Yaya Touré, Pogba i Kante w informie. No i w obronie Shaw, Bajali. Tam był jeszcze... De Gea na bramce na przykład. Powodzenia. RIP. Ja. Dwa przegrane mecze. Tego nie było jeszcze w tej serii. Dobrze, Vela. Vela, lewa noga, Vela strzela 1-0. Z takim składem wygrywamy. No proszę, Carlos Vela. Jednak zmiana składu z Premier League na Ligę Hiszpańską się opłaciła. Tutaj fake shot, Vela na lewą nogę, spokojnie. No i prowadzimy. Vela znowu na skrzydle, Vela zejście do środka, podanie, strzał, rykoszet, jeszcze dobitka, będzie 2-0, nie będzie spalony. Spalony, niestety, ale było blisko. Ale było blisko 2-0, tam rykoszet nas praktycznie ustawił. Tutaj, no, był spalony, szkoda. O, Diego Costa, mogę go nie dogonić. Diego Costa strzela, bramkarz zachował się jak totalny lamus i mamy 1-1 w 33 minucie. Szkoda takich akcji, szkoda, niestety, trzeba to przyjąć na klatę, ale bramkarz no tutaj Sirigu, opóźniony zapłon, jakby nie wiem, myślał o niedzieli, a w sobotę łeb mu ścieli. Do Moraty, Morata, piętą, jeszcze strzał, jeszcze jeden strzał i mamy 2-1, kto to? Rossi, właśnie on strzela, raz prawą odbite pod jego nogi, no to postanowił drugą nogą spróbować. No i drugą nogą już się udało pokonać De Gea i mamy 2-1. Dobrze, Vela do końca ciśnie, Vela, podanie do środka, jest strzał, ale jest też De Gea. Myślałem, że nikt już do tego nie dojdzie, ale jednak się udało, szkoda, że nie udało się tego zmieścić w ramce. Ale mamy jeszcze ostatnią sytuację w pierwszej połowie. Dośrodkowanie De Gea, no tak, tej klasy bramkarz to złapie. Prowadzimy, to jest ważne. Przeciwnik miał o wiele mniej posiadania piłki i mniej strzałów, więc możemy ten mecz wygrać. Dobre podanie, Morata. Morata odchylił się, De Gea, niestety. No Hiszpanowi nie strzelił. Mamy rzut rożny, może coś z tego różnego się tutaj uda. Jest ruletka, wejście do środka. Jeszcze jedna ruletka, podanie, wysunięcie, niemal pusta bramka, ale ten obrońca uratował dupę kolesiowi. I mamy 77 minutę i jakieś zmiany u przeciwnika. No nie. Tak, jest 2-2, no nie wierzę, naprawdę nie wierzę w to. Zobaczycie, ile miałem strzałów, ile miał przeciwnik. I to jest ała, osy, p***bałem. A, to jest remis. Koniec, 2-2. Nie wierzę w ten remis. Miałem przewagę nad przeciwnikiem, który miał tak dobry skład. I remisujemy na spotkanie. Rossi 9-4. Zaraz zobaczymy, ile mieliśmy strzałów, ile miałem przeciwnik. Ja miałem 10 strzałów, 7 celnych, 5 strzałów, 5 celnych przeciwnika. Możemy zobaczyć oceny i stawiam, że Sirigu miał 7-1, De Gea 6-5. Obronione strzały 4-5. Co? Niemożliwe. Niemożliwe, ale wiecie, no to jest FIFA. Tutaj te niemożliwe staje się możliwe. I tak oto mamy kolejny remis. Gdzie są jakieś zwycięstwa? Halo! Nie mogę ani nic nie mogę. Nie wiem, co się dzieje w tej serii. Halo! Zmieńmy kamyka, bo ten już jest słaby. Trzeba jakiegoś lepszego. Póki co to było na tyle. Ja się z wami żegnam. Wiem, że znowu dwa spotkania, ale właśnie jest ten live charytatywny, a jeszcze do niego muszę sporo ogarnąć, więc zapraszam was na tego live'a charytatywnego. Wpłacamy dla dzieciaków hajs, zbieramy przez SMS-y. Wszystko macie, wiecie, hitbox. Sprawdźcie. Trzymajcie się. Do kolejnego razu. Cześć.